Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mazowsze, powiat Płock. Gościem jest pani poseł Rzeczypospolitej, pani Elżbieta Gapińska. Dzień dobry, pani poseł. Witam serdecznie. Program dzisiejszy chciałbym poświęcić jednemu tematowi, głównie oczywiście, aczkolwiek na prace poselskie, jeżeli pani pozwoli, to zaproszę do innego programu i tam będziemy mieli nieco więcej czasu, ale ważny temat, niezwykle ważny, powiedziałbym nawet radość większości mieszkańców Płocka jest wyrażana w kierunku pomnika, który stoi z ramienia obrońców roku 1920. A pani poseł jest, powiedziałbym, autorką czy współautorką tego dzieła, tego wspaniałego dzieła. Nie, no współautorką to raczej nie, bo no, ale, autorem ale przyczyniła dzieła... się bardzo mocno. A, tak. Przyczyniła się bardzo mocno do autorem tego pomnika. Dzieła jest znakomity rzeźbiarz polski Gustaw Zemuła, który robił już pomniki w mieście Płocku. Jego autorstwa jest pomnik między innymi papieża Broniewskiego, a w ogóle to ma 7 pomników już w Płocku, to jest kolejny. I właściwie został zaproszony do współpracy przez Komitet Budowy Pomnika Obrońców Płocka 1920 roku, no, którego miałam zaszczyt być patronem honorowym. Komitet działał chyba 3,5 roku i zwieńczeniem naszej pracy, no myślę, że takiej dosyć poważnej pracy, było to, że ten pomnik w końcu powstał. Bo przypomnę panu redaktorowi historię tego pomnika. No to wcale nie proszę. Było takie proste niestety, bo pierwsze takie pomysły, żeby ten pomnik w ogóle powstał, to były w roku 1921, czyli prawie 100 lat temu, zaraz niedługo po obronie Płocka. Po tym, jak został Płock odznaczony odznaczeniem Krzyżem Walecznych przez marszałka Piłsudskiego. No ale wtedy jakby nie było takiej woli. Jakoś te wszystkie plany się rozeszły. Potem jeszcze kilkakrotnie podejmowano próby. Też niestety one nie były zwycięskie dla tego pomnika. Dlatego, że dochodziło do różnych kłótni, do tego, że na przykład komuś coś tam się nie podobało i w efekcie pomnik nie powstawał. Takie najbardziej mocne działania w tym kierunku były podjęte w roku 96 bodajże, 1996 oczywiście. I wtedy z inicjatywy radnych jeden z znakomitych jakiś tam, nie pamiętam w tej chwili niestety nazwiska, rzeźbiarzy, nawet przygotował projekt tego pomnika. To był pomnik, gdzie Józef Piłsudski odznaczał jednego z harcerzy Krzyżem Walecznych za obronę Płocka. No niestety, potem Rada Miasta Płocka jakby niezbyt chętnie się do tego projektu i w ogóle tego pomysłu przychyliła i ten pomnik, ten projekt upadł. No i potem myśmy w 2015 roku, pomyślałam sobie, że to już najwyższy czas, żeby upamiętnić bohaterskich obrońców Płocka 1920 roku. No i założyliśmy komitet. W skład tego komitetu weszli znakomici ludzie, znakomici płotczanie, bo wśród nich są nauczyciele, dyrektorzy szkół, pani dyrektor szkoły podstawowej numer 12, pani Agata Bogie, numer 17, pani Wiśniewska. Anna, był pan dyrektor Krzysztof Dęs, który był wtedy dyrektorem gimnazjum numer 4, które nosiło imię obrońców Płocka 1920 roku. Jak wiemy, to gimnazjum w tej chwili ze względu na deformę, ja nie mówię reformę, tylko deformę edukacji, niestety jest już właściwie wygaszane. I oczywiście był także były dyrektor szkoły, znanej szkoły, najbardziej w Polsce chyba z płockich szkół Małachowianki, pan dyrektor Zombirt. Był także Marek Chojnacki, syn Jakuba Chojnackiego, znakomitego płoczanina. Była pani dyrektor Książnicy Płockiej, pani Banasiak i oczywiście była także jeszcze wśród tych osób radna Rady Miasta Płocka, pani Joanna Olejnik. No i myśmy podjęli taką inicjatywę, że ten pomnik jakby musi powstać, bo to jest konieczność, żeby ten pomnik. Ale wierzyliście od razu. Jeszcze zapomniałam o jednej bardzo ważnej osobie, o Joli Marciniak. Chciałem to już zasugerować. Nie, no, bardzo przepraszam. Nie okazuje się, że pani nie zapomniała, nie, nie bo nie musiałam. Bo Jola była bardzo aktywna. Zacne grono, czy pani poseł wierzyła od samego początku założenia się tej przepięknej grupy inicjatywnej, że to będzie pomysł, w który nie odpuszczamy i on musi być zrealizowany. Tak. Pani poseł, ten projekt, który
który teraz oglądamy, on jest wybrany z kilku projektów. Czy może pani pokrótce powiedzieć, dlaczego ten, a nie inne? Z kilkunastu projektów, panie redaktorze. Kilkanaście projektów przygotował. Czym ten sobie zasłużył? Gustaw Zemła. Natomiast no, to było uwarunkowane różnymi rzeczami. Między innymi na przykład tym, że chcieliśmy, żeby ten pomnik powstał na Placu Narutowicza. Dlaczego na Placu Narutowicza? No bo tam była barykada, prawda? Tam walczyła ludność cywilna i tam to było takie miejsce jakby związane z tymi wydarzeniami. No wiadomo, że w związku z tym, że Plac Narutowicza ma określoną zabudowę architektoniczną, to też nie można wszystkiego, co by się chciało na tym placu postawić, tak? To po pierwsze. Po drugie, no chcieliśmy, żeby ten pomnik był pomnikiem symbolicznym. Czy żeby to nie była postać, bo upamiętnienie jednej osoby spowodowałoby to, że inni powiedzieli, no dlaczego akurat wyście upamiętnili w tym pomniku tę, a nie inną osobę, a nie wszystkich. Ponieważ wśród obrońców Płocka byli tak i żołnierze, i ludność cywilna, i harcerze, ale także chcieliśmy w tym pomniku upamiętnić na przykład te kobiety, bo nie wiem, czy państwo sobie zdajecie z tego sprawę, ale po tej nawale bolszewickiej 50 kobiet z Płocka zgłosiło się, które powiedziały, że zostały przez tych bolszewików zgwałcone. Chcieliśmy także te kobiety upamiętnić, bo to była też jakaś ich ofiara, prawda, że tak się zdarzyło w związku z tym wydarzeniem. Czyli wybór nie był łatwy. Wybór nie był łatwy. I myśmy dlatego uznali, że symboliczne upamiętnienie będzie upamiętniało wszystkich. Tytuł pomnika Zwycięskich Obrońców Płocka 1920 roku. Tak. Ofiary, które tam były, my upamiętniamy, ale to tak. Zwycięskie ofiary. No i dlatego z tych pomników też przy okazji posiedzeń MKUły, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, to są architekci nie tylko z Płocka, ale również znane osoby w Polsce, została jakby no, zaakceptowana propozycja ta. Nam się podobała inna bardziej, ale ona jakby nie miała możliwości realizacji na tym placu. Z tą bramą, nie bramą? Z tą bramą. Podobała nam się brama, ale no brama musi prowadzić skądś dokądś. A tutaj no plac jest zabudowany z każdej strony, więc to nie bardzo pasowało. Uznaliśmy, że kolumna będzie taka symboliczna i upamiętniająca wszystkich. Tak jak powiedziałam, wszystkich obrońców. I dlatego, i tych, którzy przeżyli, i tych, którzy zginęli, i dlatego właśnie ten pomnik ma taką postać kolumny. Przypomnę, że w Płocku tak naprawdę to jest chyba jeden z dwóch symbolicznych pomników, bo jest tylko płyta grobu nieznanego żołnierza i właśnie ten pomnik, bo wszystkie inne to są w jakiś tam sposób upostaciowione, bo nawet jeśli chodzi o pomnik Broniewskiego, to przypomnę, że tam też jest twarz i to też jest właściwie wiadomo, jakiej osoby to dotyczy. Więc twierdzę, że to jest dobry sposób na upamiętnienie, że ta kolumna teraz się podoba, bo ja mam dużo takich pozytywnych informacji, nawet od tych osób, które były wcześniej troszkę sceptyczne, teraz mówią, że kolumna jest bardzo fajna, że im się podoba, że to jest to, czego by oczekiwali i że bardzo pasuje do tego placu. Oczywiście to nie jest jeszcze skończona realizacja do końca, ponieważ wiadomo, że została rozpisana konkurs na zagospodarowanie tego placu. No miejmy nadzieję, że w tym roku on już jest rozstrzygnięty. Tylko jest kwestia teraz taka, że oczywiście trzeba przebudować ten plac i wtedy, kiedy ten plac będzie przebudowany, to ta kolumna powinna być też podświetlona, bo wszyscy mi zwracają uwagę na to, że pięknie wygląda w dzień, ale w nocy ją słabo widać. No na pewno będzie podświetlona i to będzie już taka ostateczna wtedy realizacja. Wydaje mi się, że tak jak zawsze, no panie redaktorze, nie ma takiego pomnika, który by w pewnym momencie realizacji nie budził różnego rodzaju wątpliwości, pytań, ale potem często one się wpisują w naszą architekturę naszego miasta i jakby przyzwyczajają się, że takie są i im pasują. Ja przypomnę, że takie kontrowersje także były przy pomniku Piłsudskiego. To nie było tak, że wszystkim to się od razu podobało. A teraz wszyscy uważają, że to jest nieodłączny element naszego placu, prawda? Dokładnie i bardzo ładny element, nie ulega wątpliwości, wiążący się jak najbardziej z historią, przepiękną historią naszego miasta. Pani poseł, to jeden z wielu projektów, który pani się podjęła, to jeden z wielu. Czy ten projekt sprawia pani ogromną radość i satysfakcję, gdy pani przechodzi i widzi teraz ten pomnik za historię przecież, jak to on się tworzył od samego początku, od tego pierwszego tak zwanego grosika
Ma pani dumę w sobie? Znaczy, panie redaktorze, no mam, ale ja chciałabym tutaj, żeby było jasne, że to jest nie praca całego komitetu. Bo to trzeba głośno i mocno o tym mówić. To nie jest praca jednej osoby. No dziękuję, że pani przypomina o wszystkich, których pani wszystkich tu wymieniła. I to jest praca wszystkich tych osób i to dzięki nim, dzięki współdziałaniu tych osób, zresztą z częścią tych osób miałam przyjemność i zaszczyt, bo ja mówię, że to jest zaszczyt, współpracować przy pomniku Miry Zimińskiej Sygietyńskiej. I ten pomnik też się wpisał już w ulicę Tumską, bo przypomnę... Kolejny sukces, między innymi pani poseł, bo on bardzo ładnie tam wygląda. Bardzo ładnie, prawda? I sobie prawda? Zdjęcia robią. No jest to atrakcja niesamowita dla wielu turystów. Właśnie, a panie redaktorze też mówili, no w tym miejscu pomnik no Miry, a teraz jak mam taką drobną satysfakcję, jak nie wychodzę... Nie wyobrażam, żeby gdziekolwiek indziej. No właśnie, jak wychodzę na przykład czasami ze swojego biura, idę ulicą Tumską i widzę na przykład, że przyjeżdża do Płocka wycieczka, i młodzież staje i po kolei wszyscy biorą Mirę pod rękę i robią sobie z nią zdjęcie. Bardzo sympatyczne. Ale też widzę, że na przykład, ponieważ z okna mojego biura widać pomnik obrońców Płocka, że też bardzo dużo osób, tak. dużo osób zatrzymuje nawet starszych się. Przychodzi, przy zatrzymuje pomniku, się, ogląda z każdej strony ten pomnik, wiem, że on się podoba. No także no na pewno jakaś satysfakcja to jest, natomiast mówię, no to zawsze trzeba przypisywać wielu osobom. To nie jest pani tylko poseł. Moja zasługa, żeby było jasne. Ja o tym doskonale wiem, pamiętam i szanuję wszystkie te osoby. Chciałabym wszystkim tym osobom jeszcze, jeśli mogę, serdecznie podziękować, z którymi pracowałam przy okazji pomnika obrońców Płocka, ale także przy okazji pomnika Miry Zimińskiej, bo nie miałam okazji tego tak publicznie zrobić. No to już wiemy. A pani poseł, ja dziękuję, że pani tak szczegółowo o tym opowiada, bo to już zostaje, ta geneza tego pomnika, czy Miry Sygietyńskiej, już zostaje tak naprawdę w historii dla Płocczan, żeby wiedzieli, jak to się tak naprawdę zdarzyło. Ale ten pomnik wzbudza wielkie zainteresowanie, bo jest taki konkurs jednego z tygodnika płockiego, Wydarzenie Roku ze Wzgórza Tumskiego. I tam też jest możliwość, żeby dołączyć się i na ten pomnik zagłosować. To miłe. Znaczy, no, dzisiaj się dowiedziałam, nie ukrywam, że było mi bardzo miło, że ten pomnik został nominowany. Że został nominowany, tak, jako wydarzenie Wzgórza Tumskiego. Oczywiście to będzie zależało od Płocczan, jaka będzie ich decyzja. Ale cieszę się, że w ogóle zostało to zauważone, że myśmy, tak. Że to było pewne wydarzenie, bo też przyznam szczerze, że jak pan prezydent Andrzej Nowakowski robił podsumowanie obchodów stulecia niepodległości w Płocku, stulecia niepodległości Polski, ale w Płocku, na terenie naszego miasta, to też zaprosił wiele osób do ratusza, do auli i my też jako członkowie tego komitetu zostaliśmy uhonorowani przez pana prezydenta pięknymi dyplomami, przyznam, że bardzo wzruszające słowa na tych dyplomach się znalazły, podziękowanie za właśnie ten pomnik i że on uświetnił te obchody stulecia niepodległości Polski właśnie w Płocku. Mam nadzieję, że jak Płocczanom się podoba, to apeluję do Państwa, możecie Państwo oczywiście, będzie na pewno wszystkim członkom komitetu bardzo miło oddać głos na to wydarzenie. Ale czy to wydarzenie wygra, czy tylko zostało pani zauważone, to nie ma większego znaczenia, bo pomnik zostaje w przestrzeni miasta. I zostanie w przestrzeni miasta dla przyszłych pokoleń i myślę, że wszyscy będą o tym pamiętać. I każdy, pani kto poseł, podejdzie za 100 lat, na pewno też sobie przypomni o tym, bo tabliczka upamiętniająca to wydarzenie znajduje się na pomniku. Ja myślę, że postawimy tam jeszcze jakieś takie tablice, które będą przypominały, dlaczego akurat ten pomnik w tym miejscu się znalazł, ale to będzie już po zagospodarowaniu placu. Liczę na to, że wtedy jeszcze bardziej Płocczanom, a szczególnie osobom, które przyjeżdżają do Płocka, będą wiedziały, skąd ten pomnik tutaj w tym miejscu. Bardzo pani dziękuję całemu zespołowi na ręce pani poseł z uwagi na to, że taki pomnik to jest jakby książka, która po prostu jest i warto ją przeczytać, tylko podejść, obejrzeć i się chwilę nad nią zadumać. No i myślę, że to wchodzi w taką szeroko pojętą wiedzę historii tego miasta. Taki pomnik bardzo ułatwia. Zamiast czytać książki, iść do biblioteki, mamy coś, co jest ogromnym wydarzeniem. Dziękuję. A czy powiem tylko jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Naród, który zapomina o swojej historii, no nie istnieje. My nie możemy zapominać o swojej historii. Mieliśmy łatwe i trudne okresy historyczne. To był jeden z piękniejszych okresów, w sensie takim, że zwycięski dla nas, prawda? Zwycięski bój o niepodległość, zryw, charakter, o niepodległość naszego miasta, ale tak. Niepodległość Polski, tak?
wojna bolszewicka, która no, była zwycięska. Także jedna z najważniejszych wojen chyba w Europie. Pani poseł, mieliśmy trochę rozmawiać też i w tym programie, ale już się nie dało i bardzo się cieszę, bo przynajmniej mówimy o wielkim symbolu, przepięknym symbolu, który powstał i o tym pomniku z racji obrony roku 1920. Ale o pracy pani poseł, jeżeli pani powie, o sprawach bieżących, jacy ludzie do pani przychodzą, z jakimi pani się boryka tematami na co dzień, ludzkimi, rodzinnymi. Chciałbym panią zaprosić, ale już do innego programu, jeżeli pani pozwoli. Dziękuję serdecznie. Gościem pani poseł Elżbieta Gapińska, poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję serdecznie. I zapraszam na kolejnego gościa.